Mimo, że nigdy w pełni nieukończony, projekt Cynosure jest niewątpliwie jednym z największych technologicznych osiągnięć świata cybernetycznej mrocznej przyszłości. Gdyby Militech w pełni dopiął swego, świat po trzeciej wojnie korporacyjnej wyglądałby zgoła inaczej. I mimo, że tak się nie stało, korporacyjnym inżynierom udało się dopiąć kilka pomniejszych projektów wykorzystującym wspomnianą technologię C. Jeżeli nie wiecie, czym jest projekt Cynosure, ani technologia Cynosure, odsyłam Was do mojego wcześniejszego materiału, w którym pochylałem się bardziej szczegółowo nad tym zagadnieniem. Matryca neuralna. Można powiedzieć, że jest to przyczyna całego tego zamieszania w Dogtown. Songbird, szukająca lekarstwa na SI, które powoli ją niszczy, zdradza Kurtowi Hansenowi położenie jednego z bunkrów projektu Cynosure. Bargest wyciąga spod ziemi trochę techu, a wśród tego wszystkiego mamy właśnie wspomnianą matrycę neuralną. Samo urządzenie jest opisywane przez Songbird jako część mainframe'u wyciągniętego z bunkra, więc mamy do czynienia jedynie z elementem czegoś bardziej złożonego. Jego przeznaczeniem jest uwięzienie sztucznej inteligencji wewnątrz pewnych warunków brzegowych, czyli przekładając to na laickie, możemy w uproszczeniu przyjąć, że to taki nośnik zewnętrzny, tylko o wiele bardziej potężny, co widać, gdy przyjrzymy się całej konstrukcji matrycy. Podczas briefingu w zadaniu zasady gry wyświetla nam się cyfrowa notatka na temat matrycy. Co prawda niewiele mamy tam danych, jednak warto zwrócić uwagę na wpis 16 koprocesorów kwantowych. Nie będę tutaj oczywiście rozwodził się o kwantach i takowych komputerach, ale powiem Wam jedynie, że z wykorzystaniem takiej technologii rozwiązywanie niektórych problemów wymagających obliczeń jest znacznie szybsze niż przy użyciu klasycznego komputera, co wcale nie jest takie wolne, prawda? Poza koprocesorami pozostałe szczegóły są utajnione. Jednak spoglądając na tech, można dostrzec coś jakby tkankę mózgową, co może oznaczać połączenie rozwiązań z dziedziny biotechnologii i cybernetyki. W końcu technologia została nazwana matrycą neuralną, a neurony służą nam do niczego innego jak przenoszenia i przesyłania informacji. W każdym razie sieć w świecie cyberpunka, mimo występujących podobieństw, nie działa tak jak znany nam wszystkim internet, a inteligentna, samoświadoma i permutująca na bieżąco sztuczna inteligencja nie jest znanym nam malwarem, prawda? Więc jak mogłoby to pomóc SOMI albo naszej Wii? Tu koncept jest prosty. Przechowywana na nośniku sztuczna inteligencja zostałaby wykorzystana tak, by wymazać te, które atakują obydwie postacie. Twórca Blackwalla i naszego John'ego. Oczywiście to, co jest proste w zrozumieniu, nigdy nie jest proste w implementacji. Ale gdzieżby miano tego dokonać, jak nie na Księżycu, prawda? Cerberus. Wielki, masywny robot ganiający nas po całym kompleksie C od razu przywodzi na myśl obcego, polującego na członków załogi frachtowca Nostromo. Mimo, że na pierwszy rzut oka prędzej przywodzi on na myśl bojowe roboty z serii Horizon Zero Dawn, to jego pierwotnym zastosowaniem był użytek konserwacyjno-techniczny. I choć można by dyskutować, czy robot rzeczywiście powstał właśnie w ramach rozwoju prac nad projektem Cynosure, z pewnością rozwiązania techniczne w nim zawarte zbiegają się z zastosowaniem projektu C. Sam robot przeznaczony był jedynie do prac w placówkach Militechu. Jego projekt technologiczny był utajniony, a korporacja bardzo niechętnie dzieliła się jakimikolwiek publicznymi informacjami na jego temat. Głównym założeniem funkcjonowania robota była bezpośrednia integracja podsystemów ze sztuczną inteligencją, co stanowiło kamień milowy w rozwoju technologicznym. Zestawmy to w parze z praktycznie niezniszczalnym pancerzem odpornym chociażby na wyładowanie elektryczne czy promieniowanie i wiedzą o głównym przeznaczeniu projektu C. Teraz nie trudno nam dodać 2 do 2 i w rezultacie otrzymać śmiercionośną maszynę, rodem właśnie z przytoczonego chwilę wcześniej przeze mnie Horizona. Erebus. Próbując dostać się do rdzenia Cynosure i unikając bezpośredniego kontaktu ze sterowanym przez sztuczną inteligencję zza Blackwalla Cerberusem, możemy zdobyć 2 eksperymentalne schematy. Pierwszym z nich jest pistolet maszynowy Erebus. Idąc z języka łacińskiego, słowo to oznacza mrok. A sięgając jeszcze dalej do mitologii greckiej, znajdziemy imię Ereb, który podług tamtejszych wierzeń jest bogiem i uosobieniem ciemności.
Zdecydowanie nie jest to przypadkowa zbieżność nazw, ponieważ broń działa w oparciu o współpracę ze sztuczną inteligencją i nie trudno się domyślić, że w tym wypadku chodzi o morderczy twór spoza bezpiecznego Blackwalla. W grze mieliśmy już okazję zdobyć broń, która współdziałała w oparciu o sztuczną inteligencję. Był to pistolet typu Smart Skippy. W jego przypadku SI usprawniało system inteligentnego kierowania pocisków. W przypadku Erebusa działa to zgoła inaczej, ponieważ sama broń sklasyfikowana jest jako typ Power, a SI hakuje cybernetyczne oprogramowanie bojowe celów, które są ostrzeliwywane właśnie z wykorzystaniem tej broni. Dodatkowo solidna siła ognia i duża zasobność magazynka czyni z Erebusa prawdziwego siewcem roku. Oczywiście SI wzorem tej z pistoletu co jakiś czas raczy nas swoimi creepy tekstami, a ciekawostką jest to, iż jeden z nich może paść w odniesieniu do Johnego lub Skippy'ego. Ciekawszym niż same parametry broni jest oczywiście fakt, jak wchodzimy w jej posiadanie. Pomijając przytoczone wcześniej zdobycie schematu, kilka dni po akcji w bunkrze V otrzymuje SMS-a z nieznanego numeru. Adresat jest bardzo dobrze poinformowany o ostatnich wydarzeniach i wie, że nasz protagonista bądź protagonistka jest w posiadaniu zakodowanego systemu behawioralnego Cerberusa. Oczywiście, jeżeli przeszukaliśmy robota po jego zniszczeniu przez Songbird. Jeżeli wykażemy zainteresowanie sprawą, udajemy się do znajomego już tam netrunnerskiego sklepu na rondzie Kabuki, gdzie w bliżej nieokreślonym czasie komponent zostaje odszyfrowany. Tajemniczy rozmówca oczywiście zgarnia przy tym dane i zapoznaje się z technologią zabezpieczeń Militechu wykorzystywaną w pracach nad projektem Cynosure. Któż to mógł być? Pewnie większość wskazałaby pana niebieskie oczka, widząc w nim takiego Guntera Odima tego świata cyberpunka, ale tak naprawdę nie sposób dociec. To co jeszcze przychodzi mi do głowy, to w prawym górnym rogu, a także pod celownikiem w trakcie przeładowania magazynka można dostrzec logo Midnight Arms. I niby własnoręcznie konstruujemy broń, więc może komponenty tej korporacji najbardziej pasowałyby odtworzyć pierwotny projekt broni. Ale czy to przypadek? Rozsądźcie już to sami. Kanto MK6. Drugim konceptem, jaki możemy znaleźć w bunkrze Cynosure, jest Cyberdeck Kanto MK6. Owiany legendą w netrunnerskim świadku Cyberdeck, w swoim działaniu wspierany jest ogromną mocą obliczeniową algorytmów sztucznej inteligencji. A w wypadku projektu Cynosure, zaznaczmy, że chodzi o wyjątkowo mordercze algorytmy. Temat konstrukcji jest identyczny co we wcześniej przytoczonym projekcie. V, mając już rozkodowany system behawioralny Cerberusa, własnoręcznie składa deck zgodnie ze schematem. Także tu już nad procesem twórczym rozwodził się nie będę. Sama nazwa Cyberdecku nawiązuje do boskiej komedii Dantego, gdzie właśnie w pieśni szóstej Dante schodzi do trzeciego kręgu piekieł, strzeżonego przez trójgłowego Cerbera. I właśnie jego użytkowanie to taka trochę podróż do piekieł, ponieważ wykorzystując naszą morderczą SI, jesteśmy w stanie tymczasowo sięgnąć poza granicę Blackwalla, by chwilę później rozpętać naszym wrogom prawdziwe ogniste pandemonium w akompaniamencie mrocznych, cybernetycznych słów, bo tak jak w przypadku Erebusa, SI nie szczędzi nam swoich uwag. Śmiertelne uszkodzenia oprogramowania cybernetycznego, wypalenie systemów neuronowych, unieruchomienie wszelkiej elektroniki. I choć nie pokażę wam tego w tym materiale, bo niestety rozindyczyłem się próbując znaleźć komponenty do stworzenia tego cyberdeku. Może to jest kwestia tego, że nie grałem netrunnerem, może to jest kwestia, że w jakimś tam wiecie nieodpowiednim momencie zresetowałem sobie te punkty cecha, można to zrobić tylko raz. W każdym razie nigdzie dla mojej postaci na tym save'ie, w którym odblokowałem sobie te schematy, nie ma właśnie tych komponentów do tworzenia haku. Przykro mi, ale można powiedzieć, że zbieżny rezultat, co przy użytkowaniu Kanto widzimy, gdy SI przejmuje kontrolę nad Songbird. Ba, jeżeli wybierzemy ścieżkę Songbird i sprzęgniemy się z dziewczyną neuralnie, nasza postać przez krótką chwilę bez wykorzystania samego deku Kanto będzie w stanie sięgać poza Blackwall. Netwatch nie lubi tego.